Dzień dobry, moi mili. Wracam do Was po ropy i od razu z czymś dosyć chodliwym i popularnym, które jest dosyć dużo zapytań, czyli Focus MK2 po lifcie z 2010 roku. Tutaj miał rejestrację z bardzo poszukiwanym silnikiem, nawet bardziej niż tamten, którego mam srebrnego w tej wersji sport, bo tutaj mam 1.6, 100 lub 101 koni, zależy jak podają tam źródła. Silnik bardzo prosty, tani, bardzo w obsłudze, no i przede wszystkim znosi bez problemu gaz, a konstrukcja chyba ogólnie silnika jeszcze pamięta nawet i eskorta, więc takie jednostki są, że tak powiem, już odporne na zużycie troszeczkę bardziej niż te nowsze, uturbione. Cóż o tym aucie? Niski przebieg, potwierdzony fakturami i przede wszystkim książką serwisową, tylko 189 tysięcy, czyli no wychodzi około 13 rocznie, już tam nie będę teraz w matematykę dobrze wchodził. Auto od pierwszej właścicielki, od nowości, to Wam w papierach, oczywiście w briefie pokażę, w aucie. Ładnie utrzymane, przede wszystkim bez korozji, bezwypadkowe. Auto zmierzone miernikiem lakieru. Robiony był tylko jeden błotnik, a zgadnijcie gdzie? Tutaj u nas w Polsce. No one mają takie coś specyficznego, że jak wejrzycie takich kilka aut na parkingu, są wgniecione pod tylnią prawą lub lewą lampą. Nawet to nie wniecenie tak śmiesznie wygląda, że nie uszkadza się lakier, tylko robi się taka wielka kula. No i to było to samo z tym Focusem. Ja już takich przypadków miałem kilka. Jakaś jest to dziwna anomalia. Nie wiem dlaczego tak to wygląda. Ale ogólnie zaraz będziecie widzieli na pomiarze, że całe auto jest w oryginale, oprócz tego jednego malowanego elementu. Technicznie auto bez zarzutu, hamulce w porze. Zaraz Wam pokażę z przodu ładne opony. Wielosezonowe. Baruma. Quatris się nazywają. Z wyposażenia cudów wielkich nie ma. Spryskiwacze reflektorów sprawdzałem, działają. Przeciwgielne relingi. I chyba by było na tyle, nie? Czy coś jeszcze miały te Focusy? Takiego nietypowego? Chyba nie. Lampy ładne, niezgnite. Ogólnie samochód przyjemnie utrzymany. Widać, że te serwisy prowadzone były na bieżąco. Nie jest wybujany. Hamulce biorą dobrze. Jedzie się tym przyjemnie. Motor suchy jak pieprz. Więc warto się tym autem na pewno zainteresować ze względu na no dość niski przebieg jak na samochód oczywiście 13-letni. Wnętrze ładne. Już Wam chyba pokażę, ale nie wiem czy przez to słońce będzie coś widać. A, są cienie, to mało. Zobaczycie najwyżej jak nagram gdzieś w cieniu resztę. Zacznę sobie od papierów, tak jak wspominałem, auto jest od pierwszej właścicielki, tak jak widzicie tu jest kreseczka, czyli właściciel jest pierwszy, tutaj nie ma nic dalej, to jest od niego dowód, no i tutaj macie też potwierdzenie, dokąd jest ważny TIF, do 24 do lipca, no i tu mam dwa stare TIFy dalej na potwierdzające na przebieg, tu jest ten ostatni, który jest ważny, był przy 184 robiony, teraz mamy 189, czyli auto już później dalej nie jeździło, nie było odstawione i czekane na zakup nowego. Dlatego też wymieniłem ten akumulator na nowy. Tu macie taki, który był ważny od chyba, jak to jest do 18, no to ten był do 16, to był przy przebiegu 121. No ale tu mam więcej faktur na naprawy tego pojazdu. Tu macie z tamtego roku jakieś spore tutaj wymiany. Sonda Lambda, 500 euro wpakowane. Przebieg 184, to pewnie na tym TIV-ie w 2022 w lipcu, to na pewno to.
No i powiem wam, większość tych faktur z tej firmy Hennes jest tak samo w książce, ja to zaraz wam pokażę. Tutaj dalej, kolejny przegląd 375 z 2000 roku. Też macie wszystko powpisywane, VIN, rejestrację pojazdu. Tutaj kolejne 321 z 16 roku, nie wiem czy widzicie, kilometry, data. No i to chyba jest dalej ten kilometr, sztand z tego, wpisy są, to są w książce serwisowej. No i została nam książka serwisowa, trochę się zrobił bajzel, ale już pokazujemy. Tutaj jakieś stare wpisy skserowane, pewnie komuś się to zalało albo zagubił książkę. No i dalej mamy już ten NS Bosch Service A1, tu przy 92, 146, to wam już pokazywałem. No i pewnie dalej będą te wbite. 175, no i jeden, jak widzicie, nie jest chyba przy... Jest czy nie jest? A nie, jest. Jest wbity, więc auto było serwisowane na bieżąco. No i też widać po jego stanie technicznym. Zróbmy pauzę i nagrajmy środek. No to nagrajmy sobie wnętrze, już wam pokazuję od razu boczek fotela, bo się odsunąłem. Bardzo ładny, sprężysty, miękki, niewygnieciony, tak samo jak i tutaj. Też jest ładnie, czysto. Dalej, klamka standardowo, srebrna jak to w tych latach. Mamy 4 elektryczne szyby, bo mam jeszcze tego drugiego Focusa, który ma tylko 2. No zależy, wiadomo kto sobie co wybrał. Tutaj oczywiście przeciwgielne z przodu. I z tyłu ma to auto, łącznik od świateł, nic nadzwyczajnego, tu manetka od komputera, mamy polskie menu, nie wiem czy to teraz będzie widać, bardzo dużo paliwa, handlarze nie zawsze zabierają paliwo, kierownica skórzana, prezentuje się tak, chyba ta trzyramienna, bo czasami występowały też takie 4 ramiona, to więc wygląda to trochę lepiej, chyba ta tapicerka, w ogóle ktoś wybrał tą lepszą wersję. Tutaj radio ktoś przełożył na zwykłe, ale za to ma AUX-a, więc będziecie mogli sobie podłączyć swój telefon i Bluetootha. Klimatyzacja bardzo ładnie działa, więc myślę, że na to lato, które może jeszcze trochę będzie, będzie można z niej skorzystać. Tu nie zużyte, bo to często się odparza. Mieszek zmiany biegów też cały, 5-biegówka standardowo jak dla tego samochodu. Tu skórka, miejsce na jakieś szpargały, dosyć duży taki tu schowek, miejsce na 2 kubki, fotel pasażera też ładny, no i z tyłu fotele też mi się wydawają bardzo ładne. Ogólnie wnętrze przyjemnie utrzymane, nie jest zniszczone, nie śmierdzi w nim, można je ogólnie polecić. Czy coś jeszcze nie warto dodać? No Ford robił lepsze te plastiki i bardzo fajną pozycję za kierownicą ma, jak spojrzycie, mi idealnie pasuje łokieć pod rękę, gdzie mogę sobie podłożyć tu i wygodnie trzymać podczas jazdy. Przebieg wam pokazywałem. Cóż, o wnętrzu pojazdu to tyle. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Zawsze to auto możecie znaleźć na mojej stronie mavcarautomoto.pl. Odwiedzić sobie media społecznościowe Mavcar Auta, Instagrama i Facebooka. No i pamiętajcie, że każde auto jest opłacone. Macie możliwość wykupu gwarancji do roku czasu. Jeżeli nie macie tego auta, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, dowiozę go wam na lawecie. Lub też ewentualnie w specjalnych przypadkach mogę zarejestrować, jeżeli ktoś sobie życzy. A jeżeli ten samochód z filmu się sprzedał, to po prostu zapytajcie. Postaram się wam znaleźć taki, jeżeli takiego oczywiście szukacie, na zamówienie. Pozdrawiam, cześć.